Pamiętacie tego maluszka, który ostatnio przyjechał wraz z Polonezem i z motorynką na jednym transporcie, tak naprawdę? I zobaczcie, chciałem wam go pokazać, ponieważ stoi on w garażu, jest już przygotowany do oględzin przez klienta. Lada moment powinien zjawić się tutaj klient, który jest zainteresowany zakupem tego maluszka. Natomiast właśnie chciałbym wam go jeszcze pokazać, póki jest, że tak powiem. Zobaczymy jeszcze, czy klient się zdecyduje. Na pewno jeśli się zdecyduje, to nie weźmie go dzisiaj, tylko dopiero za kilka dni. Natomiast zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Oczywiście jest już przygotowany w ten sposób, że został wymyty po transporcie, wyczyszczony, jest na nim nałożona ceramika, więc tak naprawdę tylko musieliśmy go, tak jak mówię, umyć z tej soli drogowej, z tego brudu, który gdzieś tam do niego w trakcie transportu się przykleił. Teraz już wygląda bardzo dobrze. Tutaj jeśli chodzi o silnik, to zwróćcie sobie uwagę, on jest w oryginalnym stanie, w oryginalnym malowaniu, co ciekawe. Ta farba jeszcze z niego nie zeszła, więc nie został przegrzany, był dobrze użytkowany ten samochód i przechowywany przede wszystkim w dobrych warunkach. Wygląda to tutaj naprawdę bardzo ładnie. Oczywiście jeśli chodzi o miejsca typowo narażone na korozję w małym Fiacie, to są one bez zarzutu. Ten samochód jest w oryginalnym stanie blacharskim, nie był jeszcze poprawiany, spawany i tak dalej, więc jest to, słuchajcie, ciekawy przypadek. Zobaczcie na opony, są tutaj jeszcze 100 mm D124. To jest ostatni wypust tych 100 mm, ponieważ one jest już czterocyfrowy, także ktoś je tutaj musiał już wymienić w tym samochodzie, natomiast zadbał o to, żeby one były właśnie z epoki. Tak jak mówię, ten samochód był w kolekcji, więc on nie jeździł. Te oponki są, poczekajcie, z 11 roku bodajże, więc już mają swoje lata. Na pewno nie nadają się do jazdy, natomiast zobaczcie, jak one fajnie wyglądają klasycznie właśnie, kiedy samochód stoi nam w garażu czy na jakiejś wystawie, to takie opony muszą się w nim znajdować. Jeśli chodzi o wnętrze, to tutaj jest właśnie bardzo takie typowo FL-owskie. Zobaczcie, fajne materiałowe fotele z ciekawym wzorem. Oczywiście boczki to jest czarny sky, z tyłu kanapa jest takim samym wzorze jak fotele oczywiście. No i podsufitka klasyczna FL-owska. Także ładne, bardzo ładne wnętrze, zachowane w oryginalnym stanie. Przebieg nieco ponad 28 tysięcy na ten moment. Z przodu mamy oczywiście jeszcze koło zapasowe, klucze, trójkąt, takie rzeczy. Tutaj też nie ma żadnej korozji, zobaczcie, maska nie była jeszcze odkręcana. Drzwi podobnie tam na zawiasach jeszcze nie były odkręcane. Tutaj mamy oryginalną tabliczkę znamionową w tym samochodzie. Także wszystko jest tak, jak ma być. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest ciekawostka, te szyby są znakowane końcówką numeru VIN tego samochodu, tak naprawdę. Więc możemy się upewnić, że wszystkie te szyby są właśnie z tego samochodu. W momencie piaskowania te szyby były tutaj zamontowane, a robiono to po to, żeby w razie właśnie kradzieży takiej szyby czy jakichś innych elementów tego samochodu, bo wiem, że też znakowali na przykład klosze lamp, klosze tylnych lamp, klosze przednich. Jeśli ktoś by się pokusił o kradzież takiego elementu, to potem ciężko było to sprzedać na giełdzie, ponieważ było to przypisane stricte do numeru VIN i oczywiście można było dojść do tego, z jakiego samochodu one zostały zawinięte, że tak powiem. Tutaj też są wszystkie znakowane. Przednia szyba, z tego co widziałem, była już wymieniana, tak, ona jest zamieniona, więc ona nie jest oryginalna i na niej znacznika nie znajdziemy. A ciekaw jestem, czy tutaj właśnie na tych kloszach jeszcze jest to oznakowanie, czy też nie. Nie, tutaj go chyba już nie ma. Więc tutaj tego nie znajdziemy. Także słuchajcie, w ten sposób ten maluszek się prezentuje. Myślę, że bardzo fajny zakup. Także czekam na klientów, zobaczę, jaka będzie ich reakcja, czy ten samochód im się spodoba i dam wam oczywiście znać, czy został sprzedany. Mercedes zarejestrowany, więc możemy się przejechać wreszcie i sprawdzić, jak to jeździ po ulicy. O, tutaj ładnie przerzucił bieg, ale czasem ma takie szarpnięcia. Nie wiem, czy ten oleju trzeba byłoby nie wymienić w nim. Chociaż teoretycznie on był serwisowany na bieżąco. Pytanie, jaki jest olej nalany. No właśnie. I on troszeczkę mi ciągnie do za wysokich obrotów czasem. No. Czujesz? No. Za wysoko, nie? No, ale to można temu zaradzić. O, szarpnięcie lekkie. No. A tak silnik chodzi bardzo ładnie. No. Potężna różnica pomiędzy 200-240D, no. Jest potężna, a od 240 do 300, no
to też jest duża różnica. Ale ja wtedy właśnie tą WZ-ką przejechałem, jeszcze nigdy nie miałem okazji nie ujechać. To ja nie wiem, czy tam jest wszystko sprawne, że ona tak jeździ, czy... Niestety tak jeżdżą. Tak? Ale tam, no, ja miałem takie wrażenie, że pod górę będziemy musieli wyjść i pchać. No, dwójkę trzeba i piłować na dwójce. No, nie jedzie to się tam. Ja? No, że wiesz, tam 60 koni, no. Co to jest to S i L? To jest S, to jest tylko do trójki, a L to jest tylko do dwójki. Aha, okej. Okay. Czyli Schnell i Langsam. Czyli taki szybki bieg, no, że on wtedy nie włączy czwórki. Ale to w praktyce, jak po mieście się jeździ gdzieś po dużym terenie, to żeby on po prostu tej czwórki nie zapinał, żeby jakieś hamowanie silnikiem też występowało. Rozumiem. Tylko że masz, tak jak na zegarze, musisz na 110 tylko jest. No, tak. No. 160-170 mniej niż. Ładnie jedzie, powiem ci. Ciśnienie dobre. No, ładnie jedzie. Temperatura ładnie trzyma. Nie, bo on był, wiesz, ten gościu mówił, że jakby wszystko tam wymieniał, te wahacze i tak dalej. Aha. Faktycznie włożył w to troszkę pracy. Natomiast wiesz, no, tak jak tam widziałeś sam pod maską, cygański styl ja to nazywam, nie? Bo jak jest chromowana pokrywa tych zaworów, to... Ja uważam, że to ma być takie matowe, jak to jest powrót. Nie, no tak, mi też się takie bardziej podoba, no ale wiesz, nie powiem mu, panie, jak pan zmienisz głowicę, to kupię, nie? Znaczy pokrywę, to kupię. No, zmatowieje samo. Tak. W jakimś tam czasie. Natomiast na przykład fajnie tam są pocynkowane, bo to jest chyba cynk, ocynk, tak, nie? Ten cynk na złoto, no. No, do odcinki idzie praktycznie. No, za wysoko, nie? A da się to wyregulować, nie? Tak. Tak na rzeźko jest ustawione. Wiesz, co może być. No. To ja zaobserwowałem takie coś, bo Mercedes, jak idziesz do Mercedesa, chcesz dobrze i powiesz, ja chcę olej do automatu. I tu w tych skrzyniach chodził olej starego typu, tu był dopuszczalny 2366 bodajże. Natomiast Mercedes stwierdził, że ten 2314, który jest do nowych automatów, tych pięciobiegowych, elektrycznie sterowanych, który zupełnie ma parametry fizyko-chemiczne inne, no, oni stwierdzili, że on będzie dobry do tych skrzyń. Aha. I oni tylko taki sprzedają, tamtego już nie sprzedają, bo nie chcą po prostu mieć w magazynie tamtego. Rozumiem. I tamta norma przeszła jako norma historyczna. No i chodzi o to, że to jest zupełnie olej inny, on jest dużo rzadszy. Okej. Więc, żeby wytworzyć dane ciśnienie, no to na ogół jak jest pompa taka upadkowa, no to musi się szybciej kręcić i to też takie klocki wynikają też właśnie z tego. No. A jeszcze ci zadam pytanie, szczerze, jak czasem przerzuca biegi takie lekkie stuki, tak, z tyłu, co tak, to jest, tak, na most czy na wale? Na mostu może być, albo na wale wieloflin. Nie krzyżak, bardziej wieloflin mi to stuka, no to można dokręcić go. Okej. Powiedz mi, jak jego się ustawi, będzie dobrze i on nie będzie wszarpał, to jemu jakby zniknie. Zmięknie ten moment przełączenia i nie będzie takiego problemu. No a powiedz mi taką rzecz, jakbyś tutaj jechał następnym razem z tą pompą, to może byś zamówił te świece do niego, by się przerzuciło te wszystkie świece i ten możemy olej by się przerzuciło, co? Możemy spróbować to zrobić. Kwestia właśnie, czy się odkręcą, nie? No powinny się odkręcić, no nie są długie. Ja to zawsze daję trochę smaru ceramicznego na to i to zawsze jest później łatwiej. Można byłoby mu zmienić ten olej w skrzyni, no i te świece i powinno być hulejsze. No, on jakoś chodził po ludzku. Coś tak chodzi po ludzku. Chce mu się jechać. Nie no, rzeźki jest, to nie można mu tego odmówić. Tak, wyobraź sobie, jakby był turbo. O kurczę, czekaj, bo tam coś jedzie z naprzeciwka. Tak, turbo diesel to naprawdę by był bardzo żwawy. Tak, no. Chciałoby się jechać. Dobra. Co oni tu kopią, kurczę? On ma też celowo tak zegar zrobiony, że pierwsze są w takiej dużej odległości, że wskazówka szybciej wstaje. No. Złudzenie optyczne. No. Jest tak. Ale fajnie się nim jeździ, powiem ci, lubię ten samochodzik.
No ja się ośmielę powiedzieć, że jeździ się lepiej niż niejednym nowoczesnym samochodem. Tak, tak, tak. Teraz akurat mi zjechało kilka takich aut. Jakaś taka Ibiza, wiesz, tam z 90-tych lat z silnikiem 1.4 benzynowym. Ten Rover z tym 1.6 silnikiem. Mhm. Co tam jeszcze? Golf trójka też z tym, tam chyba 1.6 był silnik benzynowy, no, czy tam 1.4. No, takie żwawe te silniki były. To powiem ci, to wiesz, to są tak proste samochody, no, fajne konstrukcyjnie, że jakbym miał teraz kupić jakąś, nie wiem, tanią, załóżmy, Mazdę albo taniego Opla w salonie, to bym wolał chyba takim autem jeździć, bo to na pewno ale dłużej wytrzyma. Ale zauważ, że taki Golf ma 75 koni, no, 1.6. No. Tej mocy nie brakuje, jest tak żwawy. Tak, tak, on tak, 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 tak. Pod taką górę, jak my tu z niej zjeżdżamy, on chce jechać, no nie? I to jest prosty silnik, bezproblemowy, bezawaryjny. Obsługa też jest bardzo prosta, nawet jak się zaniedba tą obsługę, to nic się nie stanie. Teraz zaniedbasz obsługę w nowoczesnym aucie, to masz zemstę bardzo srogo. Nie. Tam zawsze nie było przeglądane. Ale wiesz też, jaka jest sztywność tego nadwozia, no nie? Które też już w swoim życiu dużo widziało i jakby nie straciło w ogóle sztywności, bo wiesz, na szczelkach, na łączach, no to nic nie skrzypi. No weź teraz nowoczesne auto jakieś, to wszystko skrzypi, wiesz, telepie się po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów.